Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Z nami Kacper Będziesza. Kacper, pierwszy występ w wyjściowej jedenastce w tym sezonie. Kiedy się dowiedziałeś o tym, że wychodzisz od początku? No gdzieś tam w tygodniu już były sygnały, że zmieniamy system na czwórkę z tyłu i no gdzieś tam już byłem ustawiony, więc spodziewałem się tego, że zagram w tym meczu. Jakie nastawienie? To rozumiem, że ciężko wskoczyć do składu tak po takiej dłuższej przerwie od pierwszej minuty. Powoli się rozkręcałeś, ale myślę, że z każdą minutą było chyba coraz lepiej. No dokładnie, tak jak mówisz, z początku gdzieś tam byłem jakieś takie ospały, wiadomo, długo nie grałem. Ale z minuty na minuty było coraz lepiej i cieszę się, że mogłem zagrać w takim meczu. No, zmierzyliście się dzisiaj, jakby nie było, z rywalem sąsiadującym w tabeli. Bardzo ciężkie to było spotkanie i chyba no, ten scenariusz, który się tutaj ziścił, był taki, którego można było się spodziewać. Czyli było bardzo prawdopodobne, że o zwycięstwie w jedną bądź drugą stronę zadecyduje jedna bramka i tak się faktycznie stało. No tak, widzieliśmy, że Olimpia bardzo dobrze się broniła. Chociaż mieliśmy bardzo dużo sytuacji, fajnie, że udało się strzelić bramkę z karnego i dotrzymać na zero z tyłu. Przed Wami spotkanie ze Śląskiem 2 Wrocław. Fajnie, że ten mecz będzie rozegrany znowu u siebie, bo to też daje takiego kopa, nie? Dodatkowo, że wygrywacie u siebie i w perspektywie za tydzień macie znowu mecz u siebie, czyli to, co mówił tutaj stojący przy Tobą Michał Mokrzycki, możecie takiego znowu fajnego rozpędu nabrać, znowu taką nową serię rozpocząć. No dokładnie, u siebie czujemy się najpewniej. Mamy tutaj 12 zawodnika, jakim są kibice. Oni też nas napędzają, więc super, że ten kolejny mecz gramy u siebie. Pytałem Michała jeszcze o to, a Ciebie też zapytam. Ty też byłeś, bo Michał odpowiedział, że byliście na to przygotowani do tego, żeby przejść z trójki na czwórkę. Rzeczywiście uważasz, że drużyna dobrze się zaadaptowała do tych nowych warunków taktycznych i to wszystko dobrze funkcjonowało? No wynik mówi, że tak. No myślę, że tak, że w pierwszej połowie było troszkę tam problemów, gdy oni tam schodzili do boku. Ale z minuty na minuty było coraz lepiej i było to widać na boisku.